Z nami Karolina Owczarz, prosto z Grudziądza, z Mistrzostw Polski. Powiedz nam, Karolina, no jesteś, no zdobyłaś złoty medal. Pewnie jest to sukces. No i jest też pewnie ogromna radość. Jest, zdecydowanie, ponieważ pracowałam na to bardzo, bardzo długo. Poprzednie lata jakoś były dla mnie mniej szczęśliwe. Zawsze coś tam się wydarzyło po drodze, co uniemożliwiło mi zdobycie tego złotego medalu. A w tym roku w końcu przypieczętowałam ciężkie lata pracy i właśnie te nieszczęśliwe poprzednie lata. No, za tobą jedno wyzwanie. Teraz nadchodzi kolejne. Przychodzisz na zawodowstwo, wylatujesz do Meksyku na wielkie show. Jesteś zadowolona z tego, że przychodzisz na zawodowstwo i że trafiła się taka szansa? Jestem zdecydowanie zadowolona, ponieważ no, nie każdemu się trafia taka szansa. Jest to na pewno jakieś wyróżnienie dla mnie. Na początku może były jakieś wątpliwości, bo to jednak jest to zawodowstwo. Już nigdy nie mogłam wrócić do amatorskiego boksu, ale teraz już nie. Teraz już wiem, że to, co miałam do zrobienia, tutaj zrobiłam i teraz już mogę uciekać stąd, z tego amatorskiego boksu. Powiedz w ogóle, skąd wyszła oferta przejścia na zawodowstwo i uczestniczenia w tym show w Meksyku? O Meksyku dowiedziałam się zupełnie przez przypadek ze strony internetowej, gdzie poszukiwali Polki w wadze do 57 kg, znającej język angielski, mogącej stawić się w Meksyku. Tam jeszcze wtedy była data 28 lutego. Spełniałam wszystkie trzy warunki, napisałam zgłoszenie i tak się dostałam, co było wielkim zaskoczeniem, ale no udało się. Kiedy wylatujesz? 14 marca jak na razie jest data, ale która się zmienia dość często, ale myślę, że to już będzie to ostateczna. No, wypad za ocean to pewnie no, ogromna szansa, ale też i przygoda. Cieszę się, że wylatujesz no, w dość egzotyczne miejsce, poznasz nowych ludzi. Oczywiście, że tak. To właśnie jakoś takie jest moje uosobienie. Zawsze jakoś szłam do przodu i właśnie traktuję to przede wszystkim jako ogromną przygodę, ogromną szansę zobaczenia przepięknych miejsc, spotkania niesamowitych ludzi. I zdecydowanie się cieszę. No Karolina, ostatnio z pewnością ta presja na tobie jest wielka, no i przed mistrzostwami, no i niedługo przed wylotem. No dużo się o tobie pisze w ostatnim czasie. No, jesteś jedną z bardziej teraz rozpoznawalnych zawodniczek amatorskich naszych polskich. Odczuwasz to w jakiś sposób? Odczuwam, ale raczej w sposób negatywny. Muszę niestety, zdaje się, pożalić na naszych rodaków, bo właśnie w ten sposób odczuwam. Wiadomo, są przyjaciele, którzy podchodzą i gratulują, ale jednak większość osób w tym internecie, którzy gdzieś się nie muszą pokazywać, podpisywać, bardzo negatywnie na to zareagowali. Odczuwam. No i tutaj też jakoś to było dla mnie więcej niż Mistrzostwa Polski, bo właśnie też miałam na celu pokazanie wszystkim tym, którzy jakoś negatywnie są nastawieni do tego wyjazdu, pokazać, że jednak na to zasługuje i że to nie był przypadek. No, oczywiście. Karolina, powiedz parę słów na koniec wywiadu, no i trzymamy kciuki. Cała Polska trzyma kciuki za ciebie. Na koniec wywiadu chciałabym na pewno bardzo podziękować grupie Global Boxing, która bardzo mnie tutaj wspiera. Nie zostawili mnie z tym wszystkim samym. Przede wszystkim pan Tomaszowi Ratajczykowi, który jakoś mnie odnalazł i nawiązaliśmy ten kontakt i naprawdę wspiera mnie we wszystkim. Przyjechał tutaj na samą walkę, na finał i wspiera mnie naprawdę w każdej sprawie. Nie ma sprawy, do której bym nie zadzwoniła do niego i bym nie udzielił pomocy. Również chciałam podziękować panu Piotrowi Wojnowskiemu, który z grupy Hoikara, który również mi pomagał z wyrobieniem licencji. I no i wszystkim działaczom, którzy jakoś nie nastawili się do tego w ten sposób, że gwiazda jedzie, dostała się i jedzie do Meksyku, tylko rzeczywiście mnie wspierają i pomagają mi w tym wszystkim. I zdecydowanie naprawdę dziękuję bardzo za tą pomoc. To trzymamy kciuki, Karolina. No i przywieź, no zdobądź główną nagrodę. I ja mam taką nadzieję. Dziękuję ślicznie.